Witam Was umiłowani moi na kolejnym vlogu. Na dzisiejszym motovlogu chciałem Wam pokazać, jak będę czyścił i pielęgnował łańcuch w motocyklu Benelli BN125. Także motocykl jest już tutaj na stojaku centralnym. Bardzo fajnie, że ten motocykl takowy posiada już sam w sobie, więc nie musimy tutaj kombinować. Tak wygląda łańcuch, który mamy. Sytuacja będzie wyglądała analogicznie, jak robiliśmy to w motocyklu Yamaha MT-07, czyli po prostu weźmiemy trochę nafty i po prostu go przetrzemy. Oczywiście zanim to rozpoczniemy, damy sobie jakiś kartonik pod spód, aby jak najmniej tej nafty nam się wylało tutaj na kafelki, żeby to jednak wsiąkło w ten karton. Także zrobimy to w ten sposób. Będzie można swobodnie obracać kołem. Będzie można. Także przystępujemy do czynności. I tak samo jakiś pojemniczek mały. No i ja tutaj ponownie wykorzystuję naftę. Profesjonalną taką. Profesjonalną naftę. Zwykłą naftę świetną, która służy do lamp oświetleniowych. Wymyślona lampa notabene została przez Polaka. Kto wie jakiego? Jak się nazywał tenże Polak? To możecie mi tutaj w komentarzach napisać. Kto pierwszy, ten dostanie ode mnie pochwałę. Także tak to jest. No to rozpoczynamy. No nic takiego wielkiego się nie dzieje. Po prostu znowu żmudna praca. Czyścimy łańcuch. W tym motocyklu jest zwykły łańcuch. Nie jest to ani o-ringowy, ani łańcuch jakiś X-ringowy. Po prostu zwykły, najprostszy łańcuch. Może tu zacznę nad kartonem. Będzie nam lepiej. Na początku widać, że to się tak nie szczyszcza, ale z tym się nie ma co przejmować. Trzeba po prostu łańcuch nasmarować dobrze tą naftą. I chwileczkę odczekamy. Powinno już tu nam schodzić. Także tak to wygląda. Ja nosiłem się z zamiarem wymiany łańcucha na jakiś tam lepsiejszy, czy powiedzmy sobie renomowany jakiejś firmy, czy Dida, czy jakiejś innej firmy, która gwarantuje, ale po przejechaniu teraz mogę powiedzieć Wam tym motocyklem ponad 3000 km muszę stwierdzić, że ten łańcuch wcale nie jest taki zły, a wręcz powiedzieć, że na pewno jest lepszej jakości niż ten, który był stosowany w motocyklu KTM Duke. Tam rzeczywiście Hindusi to chyba wzięli najgorszy łańcuch, jaki był tylko możliwy. To jest moje zdanie, oczywiście możecie mieć inne. Ja tam, w tamtym motocyklu musiałem co 500 km oprócz tego, że smarować, no to wiadomo, ale również ten łańcuch naciągać. Tutaj wyobraźcie sobie, że w takim stanie, jakim jest teraz, czyli można powiedzieć, że chyba go nie ruszymy, bo teraz jak tak patrzę, to jego sprężystość jest należyta. Raz tylko w ciągu tych 3000 km naciągnąłem ten łańcuch. To też jest zasługą delikatnej jazdy, jaką w sumie uprawiamy z żoną, czyli takiego ekodrivingu. To jest też jedna sprawa, że jeździmy dość delikatnie. No, druga sprawa, że żona jest dość osobą lekką, więc tutaj obciążenia, które ten łańcuch, jak to się nazywa, musi... Nie, no cały czas jest tak samo. Musi, jak to się nazywa, odbierać, nie jest tak duża jak w innych łańcuchach. Także miałem zamiar wymienić ten łańcuch, a wyszło na to, że łańcuch pozostał i go po prostu wymieniać nie będę. Tutaj jeszcze też jest łańcucha. Tylko troszeczkę stąd nasmaruję. Jeszcze może druga sprawa. Tak to się troszeczkę mi tej nafty zlało, ale to nie szkodzi. Nafta nie jest jakoś tak strasznie żrąca, więc że nie mamy czym przejmować. No może za pierwszym razem nam wszystko nie zejdzie. Najprawdopodobniej będziemy musieli powtórzyć tą czynność, ale szczerze, że nie jest. Za każdym razem, gdy robimy coś, warto sobie ubierać rękawiczki.
te rękawiczki w sumie kupiłem w innych celach, bo kupiłem to ze względu na pandemię. No jak się okazało, są też fajne, chociaż teraz już się nie rozerwała tutaj przy obrączce, ale... No dla bezpieczeństwa palców, no i dla higieny samego ciała, bo wiadomo, te wszystkie środki jakby nie było, no mają jakieś kurne naszą skórę, więc warto się zabezpieczyć. Proszę zobaczyć, że felga naprawdę jest czysta. Ten smar, który, z którego ja korzystam, no to jest dla mnie rewelacja. Jest to smar Valvoline i będę go zachwalał. Nie dlatego, że mam jakąś umowę podpisaną z Valvoline'em, czyli jest to jakieś lokowanie z mojej strony produktu, ale jest to po prostu produkt, który spełnia moje oczekiwania, czyli po prostu nie chlapie, ładnie się trzyma łańcucha i spełnia swoje zadanie przede wszystkim, że ten łańcuch, zobaczcie, po 3000 nie trzeba go naciągać, jest po prostu naciągnięty, także tutaj kwestia samego naciągu łańcucha, nie jest konieczna żadna korekta naciągu, więc tutaj sobie ją odkręcę. Ja wiem, że jeszcze można byłoby odkręcić przednią tutaj zębatkę. Znaczy przednią, nie o zębatkę, tylko ochronę przedniej zębatki tam wyczyścić, jednakże w tym momencie się tym nie będę zajmował. Nie chcę tam czyścić. Zrobię to pod koniec sezonu. Być może wtedy będzie konieczna wymiana łańcucha czy jakaś inna korekta. Jednakże na chwilę obecną nie widzę konieczności rozbierania tego przodu. I jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście może odkręcić. Tutaj są łosemki. Zależy śrubki. Jedna, druga. Chyba dwie śrubki i tam zajrzeć sobie. Jednakże ja w chwili obecnej, jak mówię, nie widzę tam konieczności zaglądania i w chwili obecnej zostawię łańcuch taki, jakim jest, czyli po prostu wyczyszczony tutaj w ten sposób. Także już chyba zostawimy tą. Także w chwili obecnej mamy wyczyszczony łańcuch. Wyczyszczoną tylną zębatkę, przednią sobie odpuszczamy. Czekamy, aż to wszystko wyschnie i po prostu nałożymy smar. Także umiłowani moi, łańcuch mamy wyczyszczony. Wygląda to niebo lepiej niż wcześniej. W tym momencie ma lekkie ruchy na bok, ale one zostaną zniwelowane wtedy, jak nałożymy smar. Także łańcuch nie odchodzi nam nigdzie. Więc jak już powtarzać się będę któryś raz z rzędu, że łańcuch jest naprawdę bardzo dobrej jakości w tym motocyklu. Także po kwadransie pozwoliłem sobie powrócić na antenę. Przystąpimy do smarowania łańcucha. No i zabieramy się za powyższą czynność, czyli smarujemy łańcuch. Używanie płynu o jasnej konsystencji, czyli o kolorowej konsystencji, nieprzezroczystego, ułatwia nam też smarowanie w drut takim, że wiemy, gdzie posmarowaliśmy łańcuch, bo jest inny kolor. Także wiemy, gdzie mamy zaprzestać smarowania, by nie smarować dalej ponownie tej samej części, więc to jest taka dodatkowa, jak to się nazywa, in plus, jeżeli chodzi o te smary. Teraz zaczyna nam lepiej chodzić. Już się pomalutku zaczyna nam luzy eliminować. Jestem bardzo zadowolony z jego pracy. Także tutaj powycieramy troszeczkę. Tam się ten smar pogubił. Oczywiście wykorzystuję magicznego plaka. Środka równie skutecznego jak Coca-Cola na ból brzucha. Jeszcze przetrzemy koło. Te zabrudzenia, które niestety nam się w trakcie tej czynności zrobiły. I teraz prawda jest taka, że nie wsiadamy i nie od razu nie butujemy, tylko znowu musimy poczekać. Niektórzy tam zalecają nawet do godziny.
zanim tenże smar wciągnie. To wszystko jest uwarunkowane też, jaka jest temperatura na zewnątrz, jaka jest wilgotność. Jak jest ciepło na dworze, to możemy wcześniej przystąpić do jazdy. Jak jest zimniej, no to ten smar dłużej nam będzie schnął i dłużej on się będzie nam z tym, że łańcuchem wiązał. Także można powiedzieć, że czynność, jaką wykonaliśmy, czyli smarowanie, czy czyszczenie i smarowanie łańcucha, wykonaliśmy, nie było też wcale trudne. Należy teraz tylko odczekać, wsiadać na maszynę i pruć przed siebie. Także prace są zakończone i co mi pozostaje, to tylko z Wami się pożegnać, życzyć Wam dużo zdrowia i zaprosić do następnego vloga. Trzymajcie się ciepło. Pa!